Poranek dwójki, równo 13 minut po godzinie 8. Dziś poniedziałek, 27 marca, a więc Międzynarodowy Dzień Teatru. Nie mogło być inaczej. W studiu w Warszawie dyrektor Instytutu Teatralnego Dorota Buchwald. Dzień dobry. Dzień dobry. A przy telefonie profesor Leszek Mądzik, reżyser, scenograf teatralny, malarz, szef sceny plastycznej KUL. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry, witam też. Pan jest autorem tegorocznego orędzia do polskiego środowiska teatralnego właśnie na Międzynarodowy Dzień Teatru. Pozwolę sobie fragment tego orędzia przeczytać. Są przestrzenie, w których czujemy się bezpiecznie, mimo że dotykają one przeżyć zarówno bolesnych, jak i radosnych. Stają się domem otwartym, przygarniającym tych, którzy szukają i tych, którzy zbliżyli się do tajemnicy prawdy o nas samych. Teatr jest taką świątynią, do której tłumnie bądź samotnie zdążamy, by przeżyć spotkanie z drugim człowiekiem, ufni w jego szczerość, wrażliwość i talent. Tego intymnego spotkania pragną tak twórcy, jak i widzowie. Zastanawia mnie ta dychotomia, teatr z jednej strony dom otwarty, ale z drugiej i świątynia. To celowa dwuznaczność, takie dwa spojrzenia na to, czym dziś jest i może być teatr? Wie pan, jest takie oczekiwanie. Ja przynajmniej w swojej pracy miałem wrażenie, jak się znalazłem w teatrze, że jestem w miejscu, które gdzieś przekracza taką i codzienność, i prozaiczność, a dotyka tajemnicy człowieka, gdzie no po prostu mamy szansę zajrzeć do siebie i też przeczuć, co kto nam chce przekazać. O wokół sakrum, które gdzieś też nie jest dla mnie ważne, ten moment i ta sytuacja, która się wiąże z teatrem, daje mi taki klimat, którym myślę, że to jest jakby druga wartość obok szeroko rozumianej świątyni, gdzie mamy szansę jakieś odpowiedzi znaleźć, które nie zawsze do nas docierają w swojej codzienności. I stąd to porównanie. Myślę, że to jest taki świat, w którym gdzieś przy pewnej dobrej wierze i skupieniu dostajemy jakiś komunikat o sobie. I stąd takie zderzenie. To zderzenie, myślę, nie wiem, czy państwo się wszyscy ze mną zgodzą, też opisuje bardzo różne oczekiwania i twórców, i odbiorców polskiego teatru, bo gdyby opowiedzieć o pewnym napięciu w teatrze, no to ono między innymi rozgrywa się wokół tego, czy to ma być taki dom otwarty, czy inaczej mówiąc, przestrzeń doświadczenia, w której wolno bardzo wiele, czy jednak świątynia, a w świątyni, jak wiemy, jesteśmy wobec czegoś podporządkowani, wobec słowa, wobec sztuki. To jest bardzo ciekawe, właśnie owo napięcie. Wie pan, jest coś takiego, myślę, że ostatni czas nam to przyniósł i mamy takie dowody, że jakby gdzieś poszerzamy pojęcie wolności. Dość, no trzeba by to sobie zinterpretować, ale wydaje mi się, że jest jakiś umiar i pewna potrzeba, żeby nie dotknąć tej drugiej strony w momencie, kiedy tą wolność traktujemy zbyt nachalnie, zbyt dosłownie i czasami prowokacyjnie. Ja myślę, że może przyszedł czas odwrotnie niż to się dzieje czasami w teatrze, by właśnie koić, by goić rany i by jakoś uspokajać sytuację, która wcale w życiu nam w przyszłości nie pomaga. A są zjawiska, są takie procesy i są pomysły, by jakby w pewnym momencie jeszcze bardziej ta sytuacja konfliktowała, rozdrażniała i siała niepokój. Ja jestem za tym, że nawet przychodzimy z jakimiś słabościami do tej świątyni, jaką jest teatr, ale tam pragniemy, by jednak znaleźć jakieś ukojenie, jakiś spokój i może coś pozytywnego i dającego jakąś równowagę człowiekowi, no po prostu by tam to zdobyć, oczekiwać i mieć. Pani dyrektor, pytanie do Doroty Buchwald. Jak pani patrzy na to, co w tej przestrzeni teatralnej obecnie się rozgrywa? Czy to jest miejsce z potencjałem kojenia ran, czy raczej takiego zaleczania poprzez jednak rozdrapywanie trudnych tematów, pokazywanie tego, co nas boli? Bardzo w piękny sposób dwa orędzia na tegoroczny Międzynarodowy Dzień Teatru. Ja mam nadzieję, że pan profesor też to zobaczył pięknie, że i Izabel Iper, która napisała orędzie
międzynarodowe, czyli takie, które jest czytane dzisiaj, obecne. Właściwie ona to też opisała pod każdą szerokością geograficzną, że i pan profesor, i aktorka teatralna i filmowa francuska napisali o tym, że teatr to jest schronienie, to jest dom, to jest przestrzeń, która się wytwarza, buduje wspólnotę, to jest przestrzeń, w którą się wchodzi, aby poczuć się z jednej strony bezpiecznie, a z drugiej doświadczyć. Doświadczyć czegoś, co wielcy autorzy teatralni czy twórcy teatralni, tak jak Shakespeare, nazywają, że to jest taki teatr, że to jest taki świat trochę na próbę, że w teatrze można doznać czy przeżyć rozmaite rzeczy, stany, emocje, które być może nas w życiu nie spotkają, ale zmuszą do pomyślenia o człowieku, tak jak to bardzo pięknie różnymi metodami, narzędziami, językiem twórcy teatralni robią, o świecie, w którym żyjemy, o pewnym, zyskać pewien dystans do tego świata, który się na niby w teatrze, mówię to w nawiasie i cudzysłowie, na niby przeżywa, ale przeżywa, bo emocje są prawdziwe. A języki są bardzo różne i teatr jest też bardzo różny. Pan profesor Leszek Mądzik robi teatr, który nie potrzebuje słów, bo mówi zupełnie innym językiem, inną ma komunikację z widzami, działa bardzo mocno na emocje, na inne zmysły. Są twórcy, którzy używają wyłącznie słowa, obraz jest dla nich jakby tutaj drugorzędny, czy uzyskują te emocje za pomocą ekspresji aktorów zupełnie inaczej. No oni też coś mają do powiedzenia o świecie, a narzędzia teatralne, czy te przestrzenie wolności twórczej też są zmienne i zależą troszeczkę od świata, który wpływa. Świat i teatr, no to medium, uważa się, że teatr jest medium najszybciej reagującym na to, co się dzieje w świecie i dającym szansę takiego właśnie przetworzenia przez sztukę pewnych zagrożeń czy niebezpieczeństw, które bardzo współcześnie istnieją, ale przetworzenia. To jest to słowo może kluczowe, że właśnie za pomocą sztuczności czy pewnego tej przestrzeni stworzonej w teatrze, tej świątyni i sakrum, jak tutaj to się pięknie nazywa, ale jednak na próbę zderzenia się z tymi doświadczeniami, emocjami. Ale chyba też oczekujemy od teatru czegoś innego, bo to, co pani dyrektor powiedziała na początku, można by przyporządkować różnym dziedzinom sztuki, chociażby kinu, współczesnej literaturze, a jednak to teatr budzi czasem gorące spory i największe społeczne emocje. Ale dlatego, że jest jego unikalną cechą jest spotkanie rzeczywiste, realne, w czasie 1:1, niepowtarzalne. Kino jest jakby zabezpieczone ekranem, to znaczy nie ma bezpośredniego przepływu energii pomiędzy ekranem kinowym a człowiekiem. Człowiek jest tutaj, jakby przeżywa sam indywidualnie, nawet jeśli siedzi w kinie w otoczeniu współodbiorców, to jednak jego przeżycie jest inne niż w teatrze, kiedy się buduje wspólnota pomiędzy tym, co jest tymi, którzy są na scenie i tymi, którzy są po drugiej stronie. Unikalna. Ona żadnego wieczoru nie będzie taka sama. I przepływ energii pomiędzy żywym człowiekiem a żywym człowiekiem jest zupełnie inny. Stąd te emocje, które są w teatrze, bo one są, emocje są prawdziwe i dotyczą tej wspólnoty wieczoru czy poranka, kiedy się teatr odbywa. I ona się w tej wspólnocie odbywa realnie. Panie profesorze, pan napisał w tym orędziu, że w swoim pędzie świat wyręcza nas z myślenia, nie dając przystani na namysł i że właśnie teatr powinien być taką przestrzenią zbudowaną z prawdy, w której, jak cytuję, obrazy spektakli powinny krzyczeć dramatem człowieka, który wtapia się w scenografię spalonego Aleppo. Czy to jest opowiedzenie się po stronie teatru, który silnie dotyka tego doświadczenia bardzo ogólnego, uniwersalnego, ale jednak silnie związanego ze współczesnością, z polityką, z różnymi przemianami ponad społeczeństwami? Wie pan, jest taki niepokój. Myślę, że to on już od pewnego czasu trwa, że jesteśmy pod presją
obrazów, jakichś kadrów, to jest i forma i billboardu, i komórki, i tabletu, gdzie po prostu dostajemy informacje. Poza tym, że je dostajemy, to jeszcze mamy w nich mieć gotową odpowiedź. Po prostu to, co przywołałem też w tym tekście, że po prostu ten obraz wyręcza z myślenia, że on nam jakby gdzieś nas konstruuje jakby w takim procesie, w którym już wszystko jest określone, a my tylko mamy jakby z tą rzeką płynąć, istnieć w niej i być. Spotkanie, o którym tu pani dyrektor wspomniała, to intymne spotkanie w teatrze, które jest rodzajem takiego seansu, a nawet czasami transu, jest chyba czymś, co w człowieku, w jego wrażliwości, mentalności jest jedną z największych wartości. I dlatego może teatr daje taką szansę, żeby dać odpór takiej presji tego świata, który nas po prostu gdzieś, no nie wiem, zabiera w wędrówkę, której boję się, że nie do końca prowadzi do takiej refleksji, którą kiedyś będziemy mieli, kiedy ten czas będziemy mieli za sobą. Więc szacunek dla teatru i tej cudowności, jaką on niesie, wydaje mi się, że trzeba by ochronić, uchować i nie dać pretekstu, żeby jakieś wydarzenia, które jakby nie bezpośrednio dotykają istoty, niszczyły ten teatr i przesuwały ciężar chociażby w sferę wydarzeń politycznych. Po prostu żal by było, gdybyśmy coś zgubili w tej dziwnej, a czasami dość ekspresyjnej i może przykrej konfrontacji, która przesuwa ciężar z samej istoty teatru i człowieka na jakąś, no powiedziałbym, niebezpieczną strefę i sferę. Mamy niewiele, tak. Przepraszam, że wejdę w słowo, mamy może niewiele dróg, które prowadzą do uratowania człowieka, ale na pewno jedną z nich, choć nieraz błotnistą i trudną, jest teatr, czytamy w tym orędziu profesora Leszka Mądzika. Pani dyrektor, Instytut... Ja tylko chcę powiedzieć, pani profesor, oczywiście to jest bardzo piękne, ale od początku historii teatru, jak się popatrzy głęboko, to teatr oprócz tego, że właśnie rodzaj perspektywy, filozofii, jakiegoś dystansu i namysłu nad generalnie kondycją człowieka w świecie, to także bywał i był reagujący bardzo żywo. W świecie antycznym oprócz trzech wielkich tragedii na igrzyskach była i komedia, która była bardzo polityczna. To jest także rola teatru, czy jednego z nurtów teatru, który tak postrzega, czy definiuje swoje zadanie. To musi być, to znaczy ten kolor, rozmaitość, także jest cechą teatru, bo teatr to jest coś, co się dzieje między ludźmi, a jak się dzieje, to właśnie, prawda, tak się to odbywa. Nie, ta konfrontacja rzeczywiście jest potrzebna, tylko ona musi mieć dobrą wolę. Oczywiście. Ja w tym tutaj... Znaczy musi mieć prawdę, prawda? Musi mieć prawdę, i to oczywiście. Jest podstawowe. Natomiast kiedy my gdzieś gubimy ją, a wychodzą na wierzch inne takie słabości, to trochę żal. Natomiast ja uważam, że czas, który był w różnych epokach, ma prawo wyrzucić z siebie kłopoty, konfrontacje, tylko gdzieś jest taka płaszczyzna, ja mam nadzieję, że się rozumiemy, w której po prostu musi być ta dobra wola, która nie powoduje sprzeciwu, buntu, a zastanowienie. Tak jest. To słowa ważne do nas wszystkich. Pani dyrektor, Instytut Teatralny świętuje oczywiście Międzynarodowy Dzień Teatru, przygotowując się jednocześnie do tego, co nastąpi 13 maja, czyli do Dnia Teatru Publicznego, bo to przede wszystkim rola teatru publicznego jest mocno podkreślana. Tak, bo to jest jego zadanie właśnie, to o czym pan profesor pięknie opowiedział, że teatr, tak jak szkoła publiczna, jak publiczna służba zdrowia, także ten teatr ma swoje zadania do wykonania właśnie tej rozmowy, tego spotkania, tego domu, do którego można przyjść i przeżyć coś. Ostrożnie bym porównywał z tą służbą publiczną zdrowia, bo niestety ona działa, bo mocno niewydolnie, teatrowi życzymy. Nie, jasne,
oczywiście, ale chodzi mi o pewną powinność, tak. którą... Przynajmniej teoretycznie się jesteśmy w stanie zgodzić. Tak, i która jest no, też finansowana z pieniędzy publicznych, prawda, że to jest taka konieczność, tak jak konieczne jest utrzymywanie szkoły, tak konieczne jest naszym zdaniem utrzymywanie teatru właśnie po to, żeby było to miejsce tak określone, jak w tych orędziach na Dzień Teatru. 13 maja po raz trzeci będziemy chcieli świętować Dzień Teatru Publicznego, żeby właśnie pokazać, ujawnić działalność teatru, jeszcze bardziej pokazać, co teatr robi, jak teatr działa, dlaczego do niego warto pójść, co proponuje swoim widzom w tym roku, ponieważ zwykle tego dnia spektakle, znaczy teatry proponują spektakle za grosze. W tym roku 500 groszy będzie tą 100% liczbą. Więcej niż poprzednio. No nie, bo w zeszłym roku było 400 z okazji 400-lecia śmierci Juliana Szekspira. W tym roku chcemy pokazać liczbę sztuk współczesnych, właśnie tych dotykających najbardziej towarzyszących widowni, czy tych współczesnych problemów. Ponad 500, około 500 tekstów co roku współczesnych jest, ma swoje premiery w teatrach i ta liczba się do tego odwołuje, pokazując właśnie, jakbyśmy sobie przepatrzyli, o czym te sztuki mówią, kim są ich bohaterowie, no to właśnie ten pejzaż taki współczesnego świata nam się urodzi. Sporo z tych sztuk jest polskich, z polskich autorów. Bardzo dużo w tym roku na przykład mamy zgłoszeń do konkursu na polską sztukę współczesną, więc wydaje mi się, że one też odpowiadają bardzo żywo na potrzeby publiczności. 13 maja jeszcze przed nami. Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Teatru. Wszystkie szczegóły na stronach Instytutu Teatralnego. Dyrektor tej instytucji, Dorota Buchwald, była naszym gościem w studiu w Warszawie. Pięknie dziękuję. Przeżyjemy w teatrze i do teatru zapraszamy. Profesor Leszek Mądzik przy telefonie. Panie profesorze, kłaniamy się pięknie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.